Kiedy Joanna wchodziła na oddział szpitalny, oświetlony jasnymi światłami korytarza, czuła charakterystyczny zapach dezynfekcji mieszanego z nutą dezodorantu i perfum pacjentów. To był jej codzienny widok, ale dzisiaj coś było inne. W kącie sali spostrzegła grupę lekarzy dyskutujących nad dokumentacją pacjenta, a w centralnej części sali leżał mężczyzna w średnim wieku, otoczony różnego rodzaju aparaturą medyczną. Stało się oczywiste, że to on, Adam, nowy pacjent, który pojawił się nagle na oddziale. Joanna zbliżyła się do niego, wstrzymując oddech na chwilę, gdy jego twarz wpadła jej w pole widzenia. Mężczyzna wyglądał na wyraźnie zaniepokojonego i osłabionego, jego oczy odbijały się od szarej sufitowej tapety, jakby szukały odpowiedzi na pytania, których nie był w stanie sformułować. Joanna odczuła natychmiastową potrzebę pomocy, zatroskaną o jego stan. Adam leżał w łóżku, otoczony przez urządzenia monitorujące jego parametry życiowe. Przyglądając się mu, Joanna dostrzegła niewytłumaczalne objawy, które nie pasowały do żadnej oczywistej diagnozy. Był to mężczyzna sukcesu, jak sugerowała jego ubogacona skóra i maniery. Jednak teraz jego postawa była zupełnie odmienna, był skulony, osłabiony, niepewny. W tym samym czasie Joanna zauważyła obecność kobiety, która stała w pobliżu łóżka. To musiała być Karolina, żona Adama. Jej twarz malowała troska, ale także niepokój i coś jeszcze, coś, co Joanna nie potrafiła jednoznacznie zdefiniować. Była to mieszanka obawy i determinacji, która była dla pielęgniarki zagadką. Próbując zachować zrównoważenie, Karolina usiłowała ukryć swoje emocje, starając się być mocnym punktem wsparcia dla męża. Jednakże w jej spojrzeniu Joanna dostrzegła ślady niepokoju i wewnętrznego napięcia. Joanna zbliżyła się do niej z uśmiechem i ciepłym, współczującym spojrzeniem. Chciała pokazać, że jest tam dla nich obu, gotowa wesprzeć ich w trudnych chwilach. Jednakże, mimo jej starań, Karolina wydawała się być zanurzona w swoich myślach, zapatrzona w męża, jakby szukając odpowiedzi na pytania, które same sobie zadawała. Po serii badań nadal nie było jasne, co spowodowało u Adama takie dziwne symptomy. Joanna spędzała długie godziny w laboratorium, analizując wyniki testów i konsultując się z lekarzami, próbując dotrzeć do sedna problemu. Dla niej każda chwila spędzona nad pacjentem była szansą na odkrycie klucza do tajemnicy jego choroby. Codziennie, gdy wchodziła na oddział, jej serce wypełniała determinacja, by pomóc Adamowi. Starała się zachować optymizm, ale w miarę upływu czasu coraz wyraźniej dostrzegała jego cierpienie. Mężczyzna wydawał się być więziony w ciele, które nie słuchało jego poleceń. Był uwięziony w złym stanie zdrowia, a jednocześnie w gąszczu niewiadomych, które utrudniały postawienie diagnozy. Joanna śledziła każdy aspekt jego stanu zdrowia, notując każdą zmianę, każdą reakcję. Starannie analizowała objawy, porównując je z wynikami badań i historią medyczną. Nie mogła się pogodzić z myślą, że po tylu latach pracy w zawodzie pielęgniarki nie była w stanie pomóc pacjentowi. Codziennie spędzała z Adamem długie godziny, starając się nawiązać z nim więź. Starała się zrozumieć jego potrzeby, słuchać jego obaw i trudności. Była dla niego nie tylko pielęgniarką, ale również przyjacielem, który dzielił z nim jego ból i troski. Jednak mimo wszystkich jej wysiłków, problem pozostawał nierozwiązany. Joanna czuła się bezradna i zdezorientowana, a jednocześnie jeszcze bardziej zdeterminowana, by znaleźć rozwiązanie. Obserwując Adama, widziała, jak stopniowo tracił on nadzieję na poprawę. Było to dla niej bardzo bolesne doświadczenie, gdyż wiedziała, że na razie nie ma odpowiedzi na pytanie, co mu dolega. Mimo to, nie ustępowała, trzymała się swojej misji z żelazną determinacją. Karolina regularnie odwiedzała Adama w szpitalu, starając się być dla niego wsparciem i oparciem w trudnych chwilach. Joanna miała okazję poznać ją bliżej podczas jej wizyt na oddziale. Z każdym dniem obserwowała ich interakcje, starając się odczytać, co kryje się za fasadą zatroskanej żony. Pierwsze spotkanie Joanny z Karoliną miało miejsce w poczekalni przed salą pacjentów. Karolina wyglądała na przemęczoną, ale starannie przygotowaną, co wskazywało na jej troskę o wizerunek przed mężem. Jej czerwone usta drżały lekko, a spojrzenie ukazywało głębokie zmartwienie. Joanna zauważyła, że mimo starań Karoliny, było coś niepokojącego w jej zachowaniu. Podczas kolejnych wizyt Karolina wydawała się być bardzo zaangażowana w opiekę nad Adamem, dbając o każdy jego potrzebny. Jednakże Joanna dostrzegła coś więcej niż tylko troskę, widziała podskórne napięcie i niepokój, które wydawały się nie pasować do obrazu oddanej żony.
Podczas jednej z wizyt, gdy Joanna weszła do pokoju, zastała Karolinę siedzącą obok łóżka Adama, który spał. Jej twarz odbijała zmieszanie i smutek. Gdy spojrzała w stronę pielęgniarki, próbowała ukryć swoje emocje za uśmiechem, ale w jej oczach Joanna dostrzegła ukryty ból i złość. W miarę upływu czasu Joanna zauważyła coraz więcej sprzeczności w relacji między Karoliną a Adamem. Chociaż Karolina starała się być dla niego oparciem, to często wydawała się być zdystansowana i zamyślona, jakby walczyła z wewnętrznymi demonami, których nie była w stanie pokonać. Dla Joanny to było trudne do zrozumienia. Widząc, jak bardzo Karolina dbała o Adama, trudno było jej uwierzyć, że coś mogło być nie tak w ich związku. Jednak coraz wyraźniej dostrzegała, że coś w ich relacji jest nie tak. Była zdeterminowana, aby dowiedzieć się prawdy i pomóc tym, którzy jej potrzebowali. Po kilku dniach intensywnej opieki szpitalnej, lekarze podjęli decyzję, Adam mógł opuścić szpital. Jednakże, ze względu na tajemnicze objawy, które nadal nie zostały rozwiązane, wymagał stałej opieki i obserwacji. Joanna, będąca jedną z najbardziej doświadczonych pielęgniarek na oddziale, została wyznaczona do zadania opieki nad nim w jego własnym domu. Dla niej to było zupełnie nowe doświadczenie, ale nie wahając się ani chwili, przyjęła to wyzwanie. Kiedy Joanna poinformowała Adama o tej decyzji, wyraził mieszane uczucia. Z jednej strony czuł ulgę, że wreszcie opuszcza szpital, ale z drugiej strony niepokoiła go perspektywa konieczności stałej opieki. Jednak widząc determinację Joanny, zdecydował się zaufać i przyjąć ją do swojego domu. Dla Joanny praca u pacjenta w jego własnym domu oznaczała zmianę otoczenia i sposób podejścia do opieki. Nie mogła już polegać na wsparciu innych członków personelu medycznego w takim stopniu, jak w szpitalu. Musiała być samodzielna i gotowa na wszelkie ewentualności. Przenosząc się do domu Adama, Joanna przygotowała się starannie do nowych obowiązków. Zdobyła wszelkie niezbędne informacje na temat jego stanu zdrowia, leków i planu leczenia. Miała nadzieję, że w domowych warunkach będzie mogła lepiej obserwować pacjenta i być bardziej skuteczną w zapewnieniu mu pomocy. Kiedy dotarła do domu Adama, była zaskoczona jego rozległością i luksusem. Dom był przestronny, wypełniony drogimi meblami i dziełami sztuki. Dla Joanny to było zupełnie nowe doświadczenie, pracując w tak ekskluzywnym otoczeniu. Początkowo Joanna czuła się trochę zagubiona w nowym środowisku, ale szybko zorientowała się, że jej głównym celem było zapewnienie pacjentowi jak najlepszej opieki. Poświęciła każdą chwilę, aby zadbać o jego potrzeby i zapewnić mu wsparcie, której potrzebował. Była gotowa podjąć to wyzwanie, choć wiedziała, że przed nią jeszcze wiele trudności i niewiadomych. Przekraczając próg domu Adama jako jego osobista pielęgniarka, Joanna była pod wrażeniem luksusu i elegancji, które otaczały ją na każdym kroku. Dom był przestronny, pełen wysmakowanych mebli i dzieł sztuki, które emanowały bogactwem i stylem życia właściciela. Joanna szybko zorientowała się, że praca w takich warunkach będzie zupełnie innym doświadczeniem niż praca na oddziale szpitalnym. Musiała przyzwyczaić się do nowych udogodnień, ale jednocześnie skoncentrować się na zadaniu, zapewnieniu jak najlepszej opieki Adamowi. Spędzając większość dnia w domu Adama, Joanna stale monitorowała stan pacjenta. Codziennie prowadziła badania, kontrolowała leki i reagowała na ewentualne zmiany w jego samopoczuciu. Była gotowa na każdą ewentualność, dbając o to, by Adam otrzymywał najlepszą możliwą opiekę. Stopniowo, w miarę upływu czasu, Joanna nawiązywała z Adamem bliższą więź. Choć na początku mężczyzna był sceptyczny i zamknięty w sobie, stopniowo zaczął otwierać się na nią. Długie godziny spędzane razem, rozmowy przy kawie czy wspólne spacery po ogrodzie pomagały im zbliżyć się do siebie. Joanna starała się być nie tylko pielęgniarką, ale również przyjacielem i wsparciem dla Adama. Słuchała jego obaw, dzieliła z nim radości i smutki, starała się zrozumieć jego potrzeby i pragnienia. Stopniowo zaczęła dostrzegać człowieka za fasadą bogatego biznesmena, człowieka, który potrzebował miłości, zrozumienia i troski. Dla Joanny praca u Adama była nie tylko obowiązkiem zawodowym, ale również przygodą życia. Codziennie stawała przed nowymi wyzwaniami, ale równocześnie czerpała z tego niesamowitą satysfakcję. Była gotowa poświęcić się dla dobra swojego pacjenta, a jednocześnie odkrywać siebie na nowo jako pielęgniarka i człowiek. Pewnego dnia, po długiej i wyczerpującej zmianie, Joanna szykowała się do powrotu do domu. Kiedy przemierzała korytarz w kierunku wyjścia, usłyszała cichy szept dochodzący z oddalonej kawiarenki szpitalnej.
To było coś nietypowego, ponieważ w tej porze dnia zazwyczaj panowało tu pustki. Joanna, ciekawa, skręciła w kierunku źródła dźwięku i usiadła przy stoliku, nie zdając sobie sprawy, że to, co usłyszy, zmieni jej życie. Szept rozlegał się coraz głośniej, wskazując na to, że ktoś prowadzi rozmowę telefoniczną. Joanna, niechcący podsłuchując, nie mogła oderwać się od tego, co usłyszała. Rozmówca była Karolina, żona Adama. Słowa, które dobiegały do Joanny, rzuciły ją w osłupienie i zaniepokojenie. Karolina mówiła po linii telefonicznej, już niedługo wszystkiego się dowiedzą. Wszystko wyjdzie na jaw. Popełniliśmy błąd. Mojemu mężowi ciągle robią badania. W końcu to wyjdzie, że to my chcieliśmy się go pozbyć. Joanna niemal poczuła, jak serce zamarło jej w klatce piersiowej. Słowa te brzmiały jak cios w plecy. Nagle wszystkie puzzle zaczęły się łączyć, a układanka tajemnicy, która otaczała Adama, zaczęła nabierać sensu. To, co usłyszała, było szokujące i trudne do uwierzenia. Karolina, żona jej pacjenta, wydawała się być zamieszana w coś mrocznego i nielegalnego. Joanna instynktownie sięgnęła do kieszeni po swój telefon komórkowy i włączyła funkcję nagrywania. Chciała mieć dowód na to, co usłyszała, zanim ktoś zauważy, że jest świadkiem tej rozmowy. Jej dłonie drżały, gdy naciskała przycisk rekordu, starając się uchwycić każde słowo, które padało z drugiej strony rozmowy. Gdy Karolina zakończyła rozmowę i zniknęła, Joanna usiadła przy stole, przytłoczona tym, co właśnie usłyszała. Nagranie, które udało jej się zrobić, stało się kluczem do rozwiązania tajemnicy, która otaczała Adama. Joanna wróciła do pokoju Adama, trzymając w dłoniach swój telefon komórkowy, na którym nagrała rozmowę Karoliny. Jej serce biło mocno, a dłonie drżały ze zdenerwowania. Kiedy weszła do pokoju, spojrzała na Adama, który siedział na łóżku, otoczony ciszą i oczekiwaniem. Bez wahania Joanna podała mu telefon i powiedziała: musisz posłuchać tego, Adam. To nagranie rozmowy twojej żony. Adam przyjął telefon z oburzeniem i ciekawością, a jego spojrzenie wkrótce stało się zszokowane, gdy usłyszał słowa, które padły z ust Karoliny. Jego twarz zbledła, a oczy szeroko się rozwarły, gdy zrozumiał, co oznaczą te słowa. To, co usłyszał, było dla niego szokiem i zawstydzeniem. Joanna patrzyła na niego z współczuciem, czując, jak bardzo ta prawda musiała go zranić. Była gotowa wesprzeć go w tym trudnym dla niego momencie i pomóc mu stawić czoła temu, co przyniosła ta niespodziewana konfrontacja z prawdą. Bez zbędnych słów Adam wstał z łóżka i wyjął telefon komórkowy z kieszeni. Zdecydowanym ruchem wybrał numer policji i poinformował ich o nagraniu, które posiada. Ich reakcja była szybka i zdecydowana. Policja natychmiast rozpoczęła dochodzenie w sprawie, a Adam zajął się przygotowaniami do konfrontacji z Karoliną. Wkrótce potem w domu Adama pojawiła się policja, aby przesłuchać Joannę i Adama oraz zabezpieczyć dowody. Karolina została aresztowana na podstawie nagrania, które przedstawiało jej plan pozbycia się męża. Adam był wstrząśnięty, ale również zdecydowany na stawienie czoła prawdzie i zapewnienie sprawiedliwości. Dla Joanny to było zaskakujące zakończenie długiej i trudnej historii. Nagle została wplątana w spiralę wydarzeń, które wydawały się poza jej zasięgiem. Policja aresztowała Karolinę, a dom Adama stał się sceną intensywnego dochodzenia. Joanna i Adam współpracowali z organami ścigania, udzielając wszelkich informacji i pomocy potrzebnej do wyjaśnienia sprawy. Śledztwo od samego początku było skomplikowane i pełne niespodzianek. Kiedy detektywi zaczęli analizować nagranie, które zrobiła Joanna, szybko ujawniły się nowe fakty. Okazało się, że to właśnie Karolina i jej kochanek byli odpowiedzialni za planowane pozbycie się Adama. Odkrycie to było szokiem dla wszystkich zaangażowanych w sprawę. Adam był wstrząśnięty, gdy uświadomił sobie, że osoba, którą darzył miłością i zaufaniem, była gotowa pozbawić go życia dla własnych korzyści. Dla Joanny to było również trudne do przełknięcia, wiedząc, że przez te wszystkie dni opieki nad pacjentem, jego żona planowała jego zniknięcie. Prawda, którą odkryto w toku śledztwa, otworzyła oczy wszystkim. Adam musiał zmierzyć się z faktem, że przez cały czas był oszukiwany przez osobę, którą uważał za bliską. To było bolesne i trudne do przyjęcia, ale równocześnie dawało mu siłę, aby stawić czoła przyszłości. Joanna czuła się wdzięczna, że mogła odegrać swoją rolę w odkryciu prawdy.
Jej determinacja i odwaga przyniosły oczekiwane rezultaty, a teraz mogła poczuć ulgę, że sprawiedliwość zwyciężyła. Była dumna, że mogła być częścią tego procesu, pomagając Adamowi znaleźć drogę do oczyszczenia i przetrwania tego trudnego czasu. Dla wszystkich zaangażowanych to był moment prawdy, moment, który zmienił wszystko i przyniósł na jaw ukryte tajemnice. Po aresztowaniu i przyznaniu się do winy przez Karolinę, droga do sądu była już tylko kwestią czasu. Adam, wspierany przez Joannę i zespoły prawników, był gotowy na stawienie czoła temu ostatniemu etapowi w procesie osiągnięcia sprawiedliwości. Dla Joanny to były intensywne i emocjonalne chwile. Widząc cierpienie Adama i skutki zdrady, której stał się ofiarą, czuła jeszcze większą determinację, aby wesprzeć go na każdym kroku. Była gotowa służyć mu swoją radą i wsparciem, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa w obliczu przyszłych wyzwań. Podczas przygotowań do procesu, Joanna angażowała się w pełen zaangażowania. Pomagała Adamowi w przygotowaniu się do zeznań, udzielała mu wsparcia emocjonalnego i starała się zapewnić mu, że nie jest sam w tej walce. Była jego niezawodnym wsparciem, gotowym stanąć u jego boku w każdej chwili. Kiedy dzień rozprawy ostatecznie nadszedł, Joanna była obok Adama, trzymając go za rękę i dając mu siłę, aby przetrwał ten trudny moment. Siedząc obok niego w sali sądowej, czuła, jak bije ich serce jako jeden, gotowy na stawienie czoła temu, co przyniesie przyszłość. Podczas procesu Karolina i jej kochanek stanęli przed sądem, aby odpowiedzieć za swoje czyny. Joanna obserwowała każdy ruch, każde słowo, gotowa świadczyć prawdę i zapewnić, że sprawiedliwość zostanie spełniona. Jej serce biło mocno, gdy widziała, jak sprawca została pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny. Dla Joanny ten dzień był zwycięstwem sprawiedliwości. Chociaż droga do tego momentu była długa i trudna, ostatecznie prawda zwyciężyła, a sprawiedliwość została spełniona. Sala sądowa tonęła w napięciu, gdy sędzia ogłosił wyrok. Adam siedział napięty, czekając na ostateczne rozstrzygnięcie, podczas gdy Joanna stała obok niego, gotowa wesprzeć go w każdej chwili. Po długim procesie, pełnym zeznań, dowodów i przesłuchań, nadszedł wreszcie czas, aby wymierzyć sprawiedliwość. Sędzia głosił wyrok skazujący Karolinę i jej kochanka za spisek przeciwko Adamowi. Joanna czuła, jak ogromne obciążenie spada jej z serca, widząc, że sprawiedliwość została wreszcie wymierzona. Dla Adama to było ostateczne potwierdzenie, że jego cierpienie nie poszło na marne, że ktoś za to będzie musiał zapłacić. Gdy sędzia ogłosił wyrok, atmosfera w sali sądowej nagle się rozjaśniła. Dla Joanny to był moment, na który czekała od dłuższego czasu, moment, który przyniósł ulgę i satysfakcję, wiedząc, że jej wysiłki i determinacja przyniosły oczekiwane rezultaty. Po ogłoszeniu wyroku Adam wydawał się być spokojniejszy, choć całe to doświadczenie odbiło się na jego psychice. Teraz, kiedy sprawiedliwość została spełniona, mógł zacząć leczyć rany i budować nową przyszłość, wolną od zdrady i oszustw. Dla Joanny to było zakończenie jednego etapu, ale również początek nowego. Teraz czas na leczenie ran i odbudowę zaufania, zarówno dla Adama, jak i dla niej samej. Była dumna, że mogła odegrać swoją rolę w zapewnieniu, że sprawiedliwość zostanie spełniona i gotowa była wspierać Adama w każdym kroku na drodze do powrotu do normalności. Po ogłoszeniu wyroku i zakończeniu procesu, Adam mógł wreszcie poczuć, że odzyskał spokój i bezpieczeństwo. Choć doświadczył wielu trudności i cierpień, teraz mógł zacząć budować nową przyszłość, wolną od obciążeń przeszłości. Dla Joanny był to moment wielkiej ulgi i satysfakcji. Widząc, jak Adam powoli odzyskuje pewność siebie i spokój, czuła się dumna, że mogła mu pomóc w przezwyciężeniu tego trudnego okresu. Jej determinacja i odwaga przyniosły oczekiwane rezultaty, a teraz mogła czuć satysfakcję, widząc, że sprawiedliwość została spełniona. Adam i Joanna stali się dla siebie wsparciem i oparciem w tym trudnym czasie. Ich więź wzmocniła się, gdy przeszli przez burzę wspólnie, stając się silniejszymi i bliższymi sobie. Dla Joanny to było znaczące doświadczenie, które pomogło jej odkryć siłę i determinację, której nie zdawała sobie nawet sprawy, że ma. Teraz, gdy wszystko już za nimi, Adam i Joanna mogli zacząć budować nową przyszłość. Było to jak otwarcie nowej księgi, w której każda strona była czysta i gotowa na nowe przygody. Zdobywszy doświadczenie, które odmieniło ich życie, byli gotowi na nowe wyzwania i możliwości, jakie przyniesie przyszłość. Po zakończeniu opieki nad Adamem, nadszedł czas pożegnania. Joanna musiała wrócić do swojej codziennej pracy na oddziale szpitalnym.
Choć opuszczała dom bogacza, zabrała ze sobą wiele cennych lekcji i doświadczeń, które na zawsze pozostaną w jej sercu i pamięci. Kiedy nadszedł czas pożegnania, Adam wyraził swoją wdzięczność i szacunek dla Joanny. Wyraził swoje głębokie uznanie dla jej poświęcenia, determinacji i troski, którą okazała mu przez cały ten trudny czas. Dla niego Joanna stała się nie tylko pielęgniarką, ale również przyjacielem i zaufanym towarzyszem, którym mógł się polegać w najtrudniejszych chwilach. Joanna również była pełna wdzięczności za okazaną jej zaufanie i możliwość bycia częścią tego niezwykłego doświadczenia. Dla niej praca u Adama nie tylko była obowiązkiem zawodowym, ale również przygodą życia, która przyniosła jej wiele satysfakcji i wzrostu osobistego. Teraz, gdy czas pożegnania nadszedł, czuła się gotowa na nowe wyzwania i możliwości, które czekały na nią w przyszłości. Kiedy Joanna opuszczała dom bogacza, czuła lekką nostalgię i smutek, ale jednocześnie również radość i satysfakcję. Była dumna z tego, co osiągnęła i jak wiele mogła nauczyć się podczas tego niezwykłego doświadczenia. Niechętnie opuszczała Adama i jego dom, ale wiedziała, że teraz czas na powrót do swojej codziennej pracy, gdzie będzie mogła wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie, aby nadal pomagać innym w potrzebie. Dla Adama i Joanny to był moment pożegnania, ale również początek nowych rozdziałów w ich życiach. Teraz mogli patrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem, wiedząc, że są gotowi na wszystko, co przyniesie im los. Zostawili za sobą wspomnienia i doświadczenia, które na zawsze pozostaną w ich sercach, wiedząc, że każde z nich uczyniło ich silniejszymi i mądrzejszymi.